kazała się uczyć Onigina w oryginale, znaczy on jest tak, ale... Tak, na żywo. Tak, a nazwała się Tatiana Nikrasa, to jest ty swoje, nie zwierzysz tu jego, rozumiem, nie przywykła, a na baczej. No i tak dalej. No. Ja ci coś powiem. U nas te wszystkie nauczycielki, to miały w szkole, wiesz co, były zaangażowane w kabaret. One się przebierały. No to pięknie. I ta moja rusycyska to grała na fortepianie. No. I tam był taki kabaret, ona była przebrana, miały te peruki. No. To wszystko i w szkole był kabaret. I po prostu no. Pierwszy raz widzę, że... I ta moja rusycyzka, ona miała artystyczne zapędy. To więc jak ona napisała wypracowanie na tablicy, to dosłownie jak ta polonistka. To, co ja wam dam na izuść, tego się nauczyć na pamięć, o Puszkinie, o tym. I człowiek, jak się nauczył na pamięć, to chociaż się nauczył mówić po rusku, rozumiesz? No, a ty wiesz, że Puszkin, jego przodek, to był Murzynem, bo ten Murzyn to był, lokajem cara Piotra I. No był, to był, był. Miał takie ciemniejszą cerę i kręcone włosy, wiedziałeś o tym? Także wiesz, to byli różni pokręceni, tam pełno Żydów jest, przecież nawet Anda Rotenberg wywodzi się z Rosji. A no, no że Żydowa to wiadomo. No. Ale czemu z Rosji? Ale z niej to aż kapie. No. Ale czemu z Rosji? Ale Janek Witek zawsze podkreślał, że ja ją znam, że ona mnie kocha i że są wypowiedzi. Ona jest... Ja mówię, słuchaj... No wiesz, ona do takich przytulanek to raczej nie należy, Andzia Rotenberg. No, na pewno nie. No, ale jak ją podejdziesz, ale jak ją podejdziesz tak jak ja, to na wyjścia nie ma. No i Piotrek bardzo dobrze znał. Także ta Anda Rotenberg bardzo miła, bardzo sympatyczna i na te wernisaże bywa, na wernisażach bywa, ale już coraz rzadziej. Muszę ci powiedzieć, że jej zamordowali syna. Andzi Rotenberg. Coś takiego, no to tragedia. No, ale potem, doszli kto? Ja to nie chcę z nią o tym rozmawiać, Państwo, ale wiesz, ja w Rzeczpospolitej, to wiesz, to ja czytałam, że jej zamordowali syna i dopiero po jakimś czasie odnaleźli w grobie zwłoki, że ona musiała przenosić te zwłoki, bo ona nie wiedziała, gdzie jej jest syn i czy to jest to jego ciało, który to jest. Zidentyfikować. Ale ona miała więcej dzieci, to było jedyne dziecko. To jedno dziecko z tym problemem. Ona miała problemy, wiesz, straszne problemy. Tak. Ona się mogła załamać przecież psychicznie po czymś tak. Ona miała straszne problemy z tym synem. Dlatego zawsze dzieci na wszelki wypadek, bo... Ktoś zabił, ktoś zamordował, wiesz. A nie wiem, czy ty wiesz, że tego typu rzeczy to bardzo dużo jest. Bo na przykład tak, tutaj na Wiatraczną 11 przyszedł do opieki społecznej niejaki Dariusz Kępa po pieniądze i oni mu powiedzieli, proszę pana, my nie możemy panu wydać pieniędzy, bo pan nie żyje. Boże. I po prostu okazało się, że gdzieś kiedyś policja zrobiła błąd i jakiś bezdomny umarł, pochowali go w grobie i nazwali go Dariusz Kępa, to więc ten miał rentę zablokowaną. No to a odkręcanie tego to dopiero jest problem. I po prostu wiesz... To bardzo duży. No duży problem, bo to... On poszedł, telewizja TVN poświęciła się i zrobiła mu film, Dariusz Kępa. Poszedł, zawieźli go na jego własny grób, złożył swoje kwiaty, sobie kwiaty, znicze sobie postawił, świecę wielką, jedną, drugą i jeszcze jemu postawili. No i potem do policji. Policja nic nie wie, policja tak, nic policja? Nie wie. Policja wie. Cały skandal TVN. I teraz dlaczego nie lubią TVN? No bo ja nie wiem, jest, do bólu jest jakieś takie jak policja śledcze dochodzące, szczere czy co, bo na przykład teraz o tym księdzu Rydzyku, to może być też w jakimś sensie prawda. No i teraz co? I kto ma rację? To ma rację i teraz tak, czy to będzie vice versa, taka sama walka? Jak ty mówisz prawdę, masz rację, to ciebie trzeba wywalić czy z tej pracy, jak Lisa, proszę ciebie z tej jedynki, prawdopodobnie ostatnio wywalili
na Krzywy Ryj. Jak to lis w ogóle wyleciał? Na wyleciał. Nigdzie go nie ma. Mówili, ale ja to przyjmuję bezkrytycznie, bo wiem, że teraz linia mysia jest. No to przecież jeżeli on tutaj sobie gadał z tymi Żydami, lekko poczynał na Czerskiej w Radiu Tok FM itp., no to przecież wiadomo, że to jest jakieś żydostwo, mówią teraz, żydostwo. No i on ten lis krzywy, najbardziej mi szkoda tej Hani Smokturowicz, bo ona jest jego żoną. Ona w ogóle mówiła tam o nim jako mężu. Ale ona, proszę ciebie, już mi się potem nie podobała, bo ona była taka smutna. Ona tak coś gada i się chowa. Gada i sobie. Gada i się chowa. Także ta Anna Smokturowicz, proszę państwa, jakaś taka dziwna. Może ona też jakaś Żydówka, nie wiem. Nie, tam ona już popatrz na to. No, ale widzisz, może jak ona, słuchaj, miała zapędy na starą pannę, to może lepiej jak miała i jego zamęża, nie wiem, ale wydaje mi się, że on... Ona miała z nim dziecko. Co to ma za rzecz? On na nią jakieś takie smutne miał wibracje. Ona mówiła, że on w ogóle się zachowywał nieodpowiednio, że on później oczerniał, mówił brzydkie rzeczy, w ogóle nieprawdziwe. Tak się mężczyzna nie zachowuje w stosunku do kobiety. Jakieś smutne te wibracje, bo ona jakaś w tej telewizji nawet widać, wiesz? Przecież ja jej nie znam, tak i nie chodzę za nią, ale widzę w telewizji, że coś gada i się odwraca, tak. I ona się odwraca. Człowiek ma jakieś wibracje, jeśli te wibracje czuje, że one są takie nieharmonijne, trzeba odejść od tej osoby. Bo albo ta osoba jest chora, albo ta osoba jeszcze nie życzy was. Nieżyczliwa i ona może mieć fluidy złe. Bo słuchaj, człowiek to jest częstotliwość. Tak? Nie ma tej ładowarki, nie ma. Przecież ja mu dam swoją ładowarkę. Ja mu dam swoją, ja nie jestem jakaś taka... A co tu jest? No tu jest, to w tym kubełku mu włożyłam, widzisz. Jak to w kubełku? A nie, to nie ładowarka, tylko to jest co innego. To jest co innego. Nie, to jest ładowarka. Także kurczaczek wsadził gdzieś ładowarkę i on mówi, o, pozostałem od kolegi w Bydgoszczy. Ja mówię, no muszę znać całą tą historię ładowarki. A no widzisz, jeden umie opowiedzieć w kilku taktach, w kilku słowach, a drugi nie umie nic powiedzieć. A widzisz, a ty robisz ten błąd, bo ty jesteś wymagająca. Trzeba patrzeć się na człowieka, co kto, i reagować no, na takiej poziomie, jaki on jest. Dlaczego, proszę państwa, apostoł Paweł powiedział, dla Żyda będę Żydem, dla Greka będę Grekiem. To z tego wynikało też, że apostoł Paweł jakoby miał rzymskie, był Rzymianinem. A się mówi, że Jezus był Rzymianinem, bo się przedstawia jako... Tu jest problem dotyczący nie Jezusa, tylko Jana Pawła, bo przecież Jana Pawła posądzili, kim on jest w końcu, że on jest szpiegiem, bo miał ogromnie wielkie 3 podróże misyjne i bardzo dużo wielu słuchaczy, a że jak kiedyś nie było internetu, radia i telewizji, ktoś miał wielu słuchaczy, to był albo szarlatanem, półdiabłem, półdiablęciem, czy po prostu był bardzo zdolny, jak mówcy greccy. I tacy w zboże się trafiali, tym gorzej dla nich było, bo diabeł zaraz wykorzystywał, żeby jątrzyć, proszę państwa. Ja to bardzo miałam takie zdolności, że ja to się nie lubiłam spierać o słówka, bo ja znałam sens. Był kiedyś taki Marek Matysiak w zboże, do braci powiedział, bracia, my tu nie będziemy 4 godziny rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać dzisiaj godzinę. I wierzę, że w ciągu tej godziny rozwiążemy ten problem. A ja mówię, Boże, jak mi się to podoba. No i ten Marek Matysiak, ale on wcale nie robił nic po wojskowemu. On był bardzo powolny i miał 2 metry wysokości.
I on, ten Marek Matysiak, tak mnie fascynował tą swoją taką flegmatycznym podejściem, że szybko problemy rozwiązywał, bo tak, no to w zborze bracia są różni, też brat starszy, a to się z tego wywodzi, a ten był rzemieślnikiem, a ten deski piłował, no to niestety z tą psychologią było różnie, a tutaj jak jest Biblia i siostra ma problemy, to trzeba jej pomóc, no to więc trzeba jej pomóc, a więc bracia jak umieją, jak potrafią, to jej pomogą. A że sami ze sobą często mają problemy, no to więc widzicie Państwo. No i ten brat Marek Matysiak mówi, bracia, nie 2 tygodnie, tylko w godzinę załatwimy, dobrze? W godzinę załatwimy ten problem. I tak mi się ten brat, i on ze mną chodził, tutaj głosił, mówi, och, z tą główną pionierką, to ja tutaj muszę trochę pogłosić, mamy parę słów. I w międzyczasie od domu do domu, od drzwi do drzwi porozmawiamy, a to o tym, a to o tamtym. I już zmieniłam akcent edukacyjnie, żebyście mogli zrozumieć, że czasem dla wiersza akcent się zmienia, ale jak nie ma wiersza, to po co wy w Radiu Tok FM ten akcent zmieniacie? Matematyka, fizyka, polityka, po co wy źle mówicie? I to jak te Żydki mówią, że w Polsce, a ty gdzie jesteś jak nie w Polsce? I tak udaje Amerykanina, Francuza, Szweda, a to są Żydzi, no to przecież wiadomo. Także proszę tu mi nie kręcić, proszę tu mi nie kombinować, bo zaraz będzie spytka, na spytki wezmę.